Witam serdecznie. Odpowiadam na pytania. Zacznę od początku, a potem do końca. Pytań nie ma dużo. Pierwsze pytanie. Goni jest byle, następnie A2 i mamy Maciuś. A to pan Makuś napisał. Pan Świata. Źle obstawiłem wymianę gońców, nie szkodzi. Hubert. Miło się pana słucha, ale więcej życia. No ostatnie kilka dni niestety życia we mnie nie ma, to życie wróci. To życie wróci. Powolutku życie wróci, panie Hubercie. Póki co muszę no spokojnie przeczekać. No, parę rzeczy mi się zdarzyło takich przykrych, niezależnych ode mnie. To zostawię ten tekst, pójdę dalej. Jak do tego doszło, nie wiem co chodzi. Jak tu grać, a tu pan bardzo ładnie napisał. Co to jest wicemistrz świata KCA, pan Drzem. Drzem. I tutaj zadam pytanie, panie Drzem. Czy pan nic z tego nie rozumie, czy pan coś rozumie? Jeszcze pan napisał KCA małymi literami, czyli pan chyba nic z tego nie rozumie. Ale no bo ja zawsze warto zapytać, co pan z tego rozumie, a pan nie. Pan, i tu jeszcze jest taki jeden tekst o świeżutki. Od pan, jako Michał Nawrocki, oczywiście świeżo założone anonimowe konto. Co to jest całe KCA? No słowo całe już ma wydźwięk pejoratywny. Po co to taki tekst? Jak się komuś chce wbić szpilę, to trzeba to starać się zrobić inteligentnie. Nigdzie w internecie nie można znaleźć definicji. A co to jest internet? Nigdzie w internecie. Tu powiedzieć, internet to są komputery spięte i pan na pewno nie sprawdził zawartości tych wszystkich komputerów. Nigdy w internecie nie można znaleźć definicji. Pytałem wiele osób zaznajomionych z szachami i nikt nie wie, o co chodzi. Trzeba Zbyszka spytać. Zbyszek wie, o co chodzi na przykład. To nieprawda, że nikt nie wie, o co chodzi. Trzeba pytać osoby kompetentne, a nie zaznajomione z szachami. Osoby znające się na szachach. Lecimy dalej. Pan Trybka. Rozwinie pan skrót KCA. Nieraz rozwijałem. Trzeba oglądać moje filmy. Wróci do 2000 roku, tam w gazecie. Około 2000 roku, nie, chyba tak jakoś plus minus, może trochę wcześniej. Założyłem KCA, tak jak Kasparow zakładał. GMA, PCA, WC Szachy, ja założyłem sobie KCA. Co, Kasparowowi wolno, a mi nie? Dobra. I tutaj mamy jeszcze i wrócę teraz do meritum. A, bardzo ważna sprawa jest. Witam, zmarł pan Krystian Materski, były prezes Mazowieckiego Związku Szachowego. Czy znał go pan? A jeśli tak, czy mogę go wspomnieć? Także ostatnio zmarł pan Tadeusz Szafraniec, wieloletni prezes klubu Hetman Katowice. Pana Tadeusza Szafrańca nie znałem. Widywałem jego córkę. Walczyła przeciwko mistrzyni. Była zawodniczką chyba w sile mistrzyni. Izabela Szafraniec, nie pamiętam dokładnie. Długie włosy miała, to pamiętam. Natomiast pana Krystiana Materskiego świetnie znałem, graliśmy kiedyś ze 30 lat temu, ze 2 czy 3 partie, chyba wszystkie wygrałem. Był prezesem, był człowiekiem takim spokojnym, stonowanym, ale kiedy był prezesem, ja byłem wtedy, nie kontaktowałem się jak z późniejszymi prezesami Mazowieckiego Związku. Teraz na przykład jest pani Agnieszka Brusman, najwybitniejsza polska szachistka drugiego tysiąclecia. I teraz przejdę do tutaj, bo tutaj jest takie pytanie. O, przeczytam. Gdzie to jest? A. MTK. 17 godzin temu zadał pytanie. Też martwe konto. Tajne. Co pan? Pan z małej litery napisał, to już też jest pewien, dwa deficyty przynajmniej, sądzi o amatorach szachowych. Tu warto podać definicję amatora szachowy na przykład DAF
kropka, D, a gwiazdka, czerw, gwiazdka, nie wiem, że krytykujących pana autorytet szachowy i używających pryskówek. Po pierwsze, zacznę od tego, że nie zauważyłem, że pan Dawid Czerw krytykował mój autorytet szachowy. Nie zauważyłem tego. I nie zauważyłem, że pan Dawid Czerw używał pyskówek. Wręcz przeciwnie, nawet zrozumiał stary dowcip, nie mój, przytoczony przeze mnie tam, jako chyba jedyny zrozumiał. Więc jest człowiekiem z poczuciem humoru, a poczucie humoru świadczy o inteligencji. Natomiast różniliśmy się w jednej sprawie z panem Dawidem Czerwem, a z kolegą Dawidem Czerwem. Mówienie kolega to jest takie przyjęte w środowiskach, to jest obojętne, ani obraźliwe, ani pozytywne. Takie grzecznościowa forma, więc z kolegą Dawidem Czerwem różnimy się w jednej sprawie. To nie był jego pierwszy problem z sędziami. Ja osobiście opisywałem wiele różnych błędów sędziowskich i nawet niektórzy stawiają tezę, że sędziami szachowymi są ludzie, którzy nie nadają się do gry w szachy. Więc wracając do meritum, pan Dawid Czerw, znaczy kolega Dawid Czerw, przyznał się, że nie był pewien swojej wiedzy na temat postępowania, kiedy przeciwnik niesportowo zachowuje się w krótkim czasie. To nie będę wnikał w problem. Sam przyznał się, że nie był pewien, że skonsultował. I to jest jego błąd. To nie jest duży błąd, jakiś dyskwalifikowany. W ogóle ja nie oceniam, ja tylko stwierdzam fakty, bo jestem cybernetykiem. Cybernetyk nie ocenia, tylko stwierdza fakty. Nie zachował się tak, jak powinien, twardo nie reklamował. I to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, zaatakował pana Zbyszka Pydę, który w tym konflikcie nie brał udziału dopiero w drugiej części tego konfliktu. Być może są jakieś animozje między nimi, działają w Lublinie, być może tam rywalizują w organizacji imprez. Ten turniej taki duży, co zrobił pan kolega Dawid Czerw, to duże wydarzenie. Więc to tak nie można mówić. I w tych sprawach się różnimy. No i nagrał film, ja powiedziałem, pan Dawid odpowiedział. I nie zauważyłem, żeby w sposób jakiś ani obraźliwy, on mi się nie wypowiedział, nie zauważyłem, ani złośliwy nie był. Nie wszystkie argumenty, jedną rzecz zrobił źle i nieelegancko, że puścił moje wypowiedzi w przyspieszonym tempie. No i w przyspieszonym tempie, przez to wydawało się, że jestem jakiś nerwowy, krzykliwy, arogancki, złośliwy. Tego nie powinien robić. To było nieładne, ale ma do tego prawo. No nie chciał mojego gadania słuchać przez 2 godziny, więc to puścił trochę szybciej. I tyle. Natomiast przy okazji wiele osób zaczęło się... Jeszcze jest jedna różnica, bo wiele osób zaczęło mi przysyłać komentarze i na kanale kolegi Dawida Czerwa komentarze. Te komentarze są z deficytem kulturalnym, merytorycznym. Oj, dam prosty, jeden przykład dam. Bo tu inny... kolega Aleks Kędzierski przysłał pierwszy komentarz, w którym napisał, ja go oczywiście zamieściłem, znaczy zatwierdziłem, napisał, że w tym komentarzu, że nic nie wiem o jego, o turniejach, które sędziował i że on jest IA. No jak on jest IA, to może to jest pierwsza, a nie wiem o co chodzi, to nieważne, ale co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy? Znam bardzo wielu sędziów. Znam mało sędziów. Mogę powiedzieć, że wybitnym sędzią Urlisjar w Polsce. To mogę powiedzieć.
Tych młodych nie znam, więc nie mogę się wypowiadać. No i co to ma do rzeczy, jaki on turniej sędziowo, kiedy albo nie do końca wytłumaczył, albo obaj byli zdenerwowani, albo kolega Dawid Czerw nie zrozumiał, że sędzia powinien, to nie znaczy, że musi i że, bo to tu mamy odmienny pogląd, że sędzia mu po prostu nie zdążyć zareagować. I jeszcze jedna rzecz, co podkreślałem i nad tym się przemknęli, że pan kolega Dawid Czerw nie tracił prawa do reklamacji. I to jest tyle. I tyle. Natomiast pytanie. Natomiast no, te komentarze były takie, no, że mój kanał nie dopuszcza komentarzy, nie dopuszcza, jest bardziej konserwatywny, nie dopuszcza tekstów w stylu pani Doroty Masłowskiej, której kolega Adam Michnik kiedyś dał nagrodę 200 tysięcy za to, że się tak wspaniale posługuje językiem, tym, którym ona tam się posługiwała w tych swoich książkach. Po prostu nie, no i tyle. Więc takich i mam do tego prawo moderować te komentarze. A naprawdę były nieprzyjemne, anonimowe. Tu ludziom się wydaje, że anonim może wszystko. Natomiast przejdę teraz do pierwszej. Czy co pan sądzi o amatorach szachowych, na przykład Dawid Czerw? No i tu już jest znowu postawiona teza, albo chcemy się sprowokować, co to znaczy o amatorach szachowych. Kto to jest amator szachowy? Czy pan Dawid Czerw jest amatorem? Kolega Dawid Czerw ma kategorię kandydata na mistrza. To jest wysoka kategoria. To jest tytuł. Są w Polsce dwa tytuły. Kandydat na mistrza i mistrz. I to jest dużo. Zrobił potem jeszcze mistrza międzynarodowego. Tu od razu wyjaśnię, czy prawdą jest, że trzeba zrobić trzy normy na mistrza międzynarodowego albo trzy normy na arcymistrza. Czas start. Jest to nieprawda. Można zrobić dwie normy, a można zrobić jedną normę. Był taki turniej w Dżakarcie w 1994 roku, gdzie grało 26 zawodników, czyli grali 25 partii i tam można było zrobić w jednym turnieju normę i to wystarczało. Zachęcam do czytania przepisów po polsku, po angielsku, po francusku, że trzeba zrobić, żeby łączna liczba partii uznawanych do tego była co najmniej 24. A kiedyś były turnieje 14-osobowe czy 16-osobowe. To wystarczało. Zagrać w dwóch. I to jeszcze trzeba powiedzieć, że same ten. O normach to osobno powiem, bo to jaka jest patologia z normami, z rankingami, bo to nie dotyczy kolegi Dawida Czerwa. No i tu żeśmy się różnili. I teraz pytanie, co pan sądzi o amatorach szachowych? Szczerze mówiąc, niewiele wiem o kwalifikacjach szachowych kolegi Dawida Czerwa i nie tylko jego, po prostu nie oglądam jego partii. Jedną partię jego widziałem, jak miałem 10 lat. Przypadkiem na nią wpadłem. Grał z moją uczennicą, która osiągnęła spory sukces. Więc nie mogę się wypowiedzieć, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, odsyłam tych wszystkich mędrców, którzy to mądrą się, że kto ma wyższy ranking albo wyższy tytuł, to lepiej komentuje szach. Jest taki na stronie, nomen omen w Lublinie, jest jakiś klub, nie pamiętam, taki młodzieżowy i tam, proszę sobie wpisać, wzorzec mistrza w szachach, albo model mistrza w szachach, albo wzorzec mistrza w szachach. I tam są wypisane cechy, umiejętności szachowe i ogólnosportowe, które wpływają na wynik. Na wynik. Proszę, więc na tytuł wpływa również kondycja fizyczna,
zdrowie, zachowanie psychologiczne, cierpliwość i tak dalej, więc wynik ranking czy nie zależy tylko, czy wynik, nie, tytuł nie zależy wyłącznie od umiejętności szachowych. To proszę sobie zobaczyć. Natomiast kolega Dawiczew być może nie widział moich książek szachowych. Młodym człowiekiem jest, ma 27 czy ile lat, to jest jakiś rocznik 80, 87 czy 8. Ja przestałem w 10 roku chyba, w którym tam wydawać gazety szachowe, czy w 14, już nie pamiętam, czy w 12. To on w 12 roku jeszcze mógł nie widzieć mojej gazety szachowej. Wydawałem gazetę szachową. No to może nie znać, no to co? A naprawdę nie krytykować, to nie o to chodzi. I nie ma sensu napuszczać mnie na kolegę Dawida Czerwa, ani kolegi Dawida Czerwa na niego, ponieważ obaj robimy na YouTubie dobrą robotę. On inaczej to robi, ja robię inaczej, mamy inne obszary, aczkolwiek mamy część wspólną, jak na przykład przyspieszony system smoczy w obronie sycylijskiej. Przyspieszony system smoczy. Więcej nie wiem, bo mało wiem o koledze Dawidzie Czerwie. To mniej więcej tyle. I czepianie się kogoś, no po co to? A tak naprawdę no jedną rzecz mogę skrytykować. Tak, ale tak pozytywnie. Kolega Dawid Czerw chwali się, że czyta dużo książek. I bardzo dobrze. Ale czy czyta też książki szachowe? No warto czytać książki. Zachęcam do czytania książek szachowych. I jedno jest też pewne, że jeżeli prowadzi kanał 6, 7 czy ile lat on tam prowadzi, to samo prowadzenie tego kanału rozwija szachowo szachistę. Rozwija. Na przykład bardzo wysoko cenię komentarze Zbyszka Paklezy, dlatego że on nie posługuje się programami. On komentuje z głowy, tłumaczy po ludzku. I mam dobrą wiadomość. Mam dobrą wiadomość, ponieważ kiedyś, kilka lat temu, przeprowadziłem szkolenie szachowych youtuberów na poziomie takim podstaw, na poziomie przedszkolnym. Teraz zrobię szkolenie na poziomie szkoły podstawowej, że to, takiej metafory użyję, żeby przestało panować wśród szachistów, w tym sędziów szachowych, powiedzenie: nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie youtubera. Nie. I nawet w kanały, które się tam przeklinają o szachach, no do niektórych środowisk mogą trafiać. Ja mówię, to jest, wbrew pozorom, to jest inna forma, to co robi kolega Dawid Czerw, niech dalej robi, a ja spróbuję podzielić się swoim doświadczeniem. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę pytać. Jeszcze patrzę, czy jakiś komentarz nie przyszedł, w międzyczasie nie przyszedł. To komentarz nie przyszedł, to go zamykamy. A tu rzucimy jeszcze jakąś partyjkę. Nie będzie długa, bo idę do pracy, bo ja też pracuję wbrew pozorom. I też uczę szachów. O, taką partyjkę zobaczymy. No może od strony czarnych tym razem. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5. To się nazywało kiedyś wariant Rio de Janeiro albo obrona berlińska. No tak się nazywało. Tak się nazywało. D3. I tu czarne zagrały o tak. Zostawiły taki bezsensowny ruch biały zrobiły. Zostawiły pionka po E5 podbicie. Nastąpiło skoczek E5. I co?
I co? Zagrały czarne. Czas start. Bardzo taka prymitywna pułapeczka po C6. Goniec musi gdzieś odejść. I skoczek C4. Teraz białe zastawiają pułapeczkę, a żeby na otakę zrobić takę. Jak widzicie, pułapka goni pułapkę. Ale czarne zagrały D5 i jedna z figur ginie. No. A, jeszcze raz. Ja mam prawo moderować komentarze i jeżeli ktoś zachowuje się nieodpowiednio, to nie można. Zachęcam kolegę Dawida Czerwa, żeby się zastanowił, czy części komentarzy po prostu nie wykasować. No, pod moim adresem to może mogą być, ale może tam pod adresem kolegi Zbyszka Pydy, bo jesteście chłopaki z Lublina, chcąc nie chcąc musicie współpracować. Może nie warto. No, dziękuję za uwagę.